Jeżeli jesteś prawnikiem, którego procesowym przeciwnikiem jest Bank, to wiedz, że ten odcinek jest dedykowany specjalnie dla Ciebie, ponieważ powiem Ci, jak mogę Ci pomóc. Ty się znasz na paragrafach? Ja znam się na liczbach i potrafię doskonale przygotować wyliczenia. Jeżeli weźmiesz kwotę podsumowania, którą wskazał bank, to zaniżysz kwotę roszczenia, zweryfikuje zawartość danych, odpowiednio je ustrukturyzuje i przedstawię Ci w takiej formule, że robisz klik i masz gotowy załącznik z różnymi roszczeniami zgodnymi z Twoją strategią. Jeżeli bank będzie składał zarzuty procesowe? Oczywiście, zawsze możesz liczyć na mistrza ciętej riposty. Służę jako hub wiedzy, czy też informacyjny pomiędzy yy, prawnikami. Jakbyśmy się nie znali, jestem Zenon Frankster, prywatnie Frankowicz, który pozwał bank już w 2016 roku. Natomiast zawodowo jestem analitykiem, który wspiera prawników w zakresie różnego rodzaju obliczeń niezbędnych na etapie przedprocesowym, jak i procesowym. Czyli robię wielowariantowe wyliczenia roszczeń do pozwów, tak żeby należycie zabezpieczyć interes klienta przed ryzykiem sędziolotka. Przygotowuję prognozy procesowe, gdzie zwizualizujemy skutki wyroku przy najróżniejszych założeniach i możesz użyć tych prognoz z wykresami do wyjaśnienia klientowi jakie są skutki, pokazać wartość swojej pracy, jak również uzasadnić wysokość wynagrodzenia. Opracowuje wsady do pism procesowych, dzięki którym będziesz mógł bardzo łatwo udowodnić i wykazać to, że bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej albo ryzyka walutowego i Pokazać, że umowa bazująca na dwóch różnych kursach ma na celu przede wszystkim obejście prawa bankowego przez bank w zakresie legalnego wynagrodzenia, jakie może on mm, otrzymywać, wykonując czynność bankową w postaci udzielenia kredytu. No dobra, a skoro już się znamy, to bez owijania w bawełnę, przejdźmy do tego, że po co mi tutaj analityk? Jeżeli zakładamy, że umowa jest nieważna, no to bierzemy zaświadczenie bankowe i Przepisujemy kwoty, które są tam wskazane. Tylko właśnie, nie wszystkie banki rzetelnie przygotowują swoje zaświadczenia. Bardzo często na moich warsztacie miałem zaświadczenia, z których wynikało, że bank pomija niektóre wpłaty w podsumowaniu. Często może się zdarzyć tak, że jeżeli weźmiesz kwotę podsumowania, którą wskazał bank, to zaniżysz kwotę roszczenia, której może się domagać twój klient od banku ze względu na. Oczywistą omyłkę bankową, a oczywiste omyłki w zakresie wystawiania dokumentów przez banki to jest chyba coś normalnego, patrząc z mojej perspektywy i tego, że miałem na warsztacie już kilka tysięcy umów i przeanalizowałem dokumentację kilkudziesięciu banków w zakresie zarówno umów frankowych, eurowych, jenowych, dolarowych, jak i złotówkowych, jak również kredytów, które były. Aneksowane. I te aneksy zmieniały, albo były to jakieś dziwne raty pół w dół, albo zmieniały walutę kredytu z, ze złotówki na franka, albo w drugą stronę. I sąd na przykład stwierdzał nieważność całkowitą aneksu, i były powroty do wyboru. Trzeba było dosztukować oprocentowanie. Dobra, czyli jeżeli mamy zaświadczenie, no to ja mogę to zaświadczenie wziąć i przełożyć na arkusz Excelowy. Ale w taki sposób, że zweryfikuje zawartość danych, odpowiednio je ustrukturyzuję i przedstawię ci w takiej formule, że będziesz mógł bardzo łatwo wykazać dokładnie kwotę roszczenia pieniężnego, zarówno według teorii salda, jak i według teorii dwóch kondycji. Oczywiście teoria dwóch kondycji jest jak najbardziej dominująca w tej chwili, natomiast wiem, że bardzo wielu prawników, jeżeli chodzi o kredyty całkowicie spłacone, najpierw Przedprocesowo wzywa bank do zapłaty całości kwoty, a później dokonuje potrącenia i idzie tylko o nadwyżkę kapitałową. Poza tym mogą być sytuacje takie, że możesz także uznać, że roszczenia twojego mocodawcy są w pewnej części przedawnione, albo yy, masz dwóch kredytobiorców i nie było pomiędzy nimi przez cały czas wspólnoty majątkowej, więc chciałbyś yy, podzielić te, te, te kwoty roszczeń pieniężnych na pierwszego i drugiego. Nie ma problemu, odpowiednie mechanizmy są już zaszyte w ramach arkuszy, które dostaniesz ode mnie. Natomiast, jak wiesz, banki, kiedy teraz coraz częściej przegrywają sprawy, okazuje się, że mają e, większe parcie na zawieranie ugód. I ugody, które proponują banki swoim klientom, no często dzieje się to na etapie również procesowym. Jeżeli chciałbyś e, móc. W prosty sposób wyjaśnić swojemu klientowi, jakie są skutki takiej ugody, w taki sposób, że, że zajmie ci to przysłowiowe i dosłowne wręcz 5 minut. No to polecam również moje analizy, wraz z, które bazują na dokumentach, które otrzymujemy z banku, natomiast zawierają to odpowiednie wizualizacje. No, ty znasz się na prawie. I doskonalisz swój warsztat uczestnicząc w obowiązkowych szkoleniach zawodowych. Ja jako analityk powiem Ci, że inwestuję m.in. w szkolenia z zakresu wizualizacji danych, storytellingu, tak żeby odpowiednio. Od opowiedzieć historię klientowi. Ja jako, że sam jestem Frankowiczem, czy też kredytobiorcą, który procesuje się z bankiem, to wiem dokładnie, czego oczekuje klient, bo też w niektórych sprawach wspieram klientów indywidualnych, którzy szukają najpierw niezależnej opinii, a dopiero później idą do prawnika. Powiem tak. Bardzo często, kiedy trafiają do mnie klienci indywidualni, pytają się mnie o prawnika, czy mogę kogoś polecić. No to powiem tak, tak, faktycznie polecam prawników, ale kogo? Polecam tych, których znam. I, ale jeżeli klient chce uzyskać namiar na prawnika, a jest na przykład z Jastrzębiej Góry, no to ja mówię: słuchaj. Jeżeli chodzi o jastrzębią górę, to z tamtych okolic mogę ci polecić prawnika A, B, C, D, e. Jeżeli jesteś z zielonej góry albo jasnej góry, nie ma problemu. Zasady są dokładnie takie same. Nie, nie rekomenduję klientowi rozmowy z, jednym, z jedną kancelarią. Zawsze proponuj umówienie spotkania z kilkoma prawnikami, tak żeby wybrał sobie samodzielnie. Natomiast wiedz, że okazuje się, że w pewnym sensie mogę pomóc Ci pozyskać klientów. Kolejną rzeczą, o której chciałem Ci powiedzieć, to to, że ostatnio pomagałem rozliczyć się z bankiem jednemu z klientów, który uzyskał wyrok prawomocny w zakresie ustalenia nieważności, jak również zapłaty. Przy czym wyrok ten obejmował tylko część kwot zapłaconych przez kredytobiorcę. A, jako że klient dostał pozew ze strony banku, chodziło oczywiście o zwrot kapitału, jak również wynagrodzenia. No i co? No i trzeba było tutaj, pojawił się koncept taki, żeby dokonać odpowiedniego potrącenia. No i jak to zrobić? No właśnie, były z tym trudności po stronie kancelarii, natomiast ja już miałem w tym doświadczenie, więc od razu przygotowałem odpowiedni obrachunek, tak żeby prawnik, Mając opracowanie, mógł tylko wpisać datę, w którym będzie dokonywał potrącenia, przeliczeń walutowych. Kursik, klik i od razu się pojawiły odpowiednie kwoty. Także tego typu o, rozliczenia jak najbardziej u mnie możesz dostać. Jako, że żyjemy w państwie prawa i sędziolotka, gdzie linia orzecznicza jest jaka jest i była jaka była i cały czas ewoluuje, więc. Z ostrożności procesowej sugeruje i przygotowuje wyliczenia, w którym pokażemy wszystkie roszczenia klienta, tak żeby zabezpieczyć jego interes możliwie najlepiej. No bo co się stanie, jeżeli Twój klient wygra w pierwszej instancji nieważność, w drugiej również zostanie orzeczona nieważność, natomiast Sąd Najwyższy przyjmie skargę kasacyjną banku. I zwrócić do ponownego rozpoznania na, ze wskazaniem na odwalutowanie. Czy takie rzeczy są możliwe? Jeżeli nie znasz takich sygnatur, no to ja ci mogę powiedzieć, że dysponuję bardzo wieloma sygnaturami e, orzeczeń Sądu Najwyższego, w których, nazwijmy to tezy, są bardzo kontrowersyjne. Więc, żeby zabezpieczyć interes Twojego klienta, przygotuję takie rozliczenie i taki układ tabeli, w którym będziemy mieli również wliczenie roszczenia pieniężnego. Wynikającego z bezskuteczności przeliczeń walutowych, czyli wyliczamy nadpłatę kredytową. I ta nadpłata kredytowa może być. Hmm, no właśnie, jeżeli klient spłacał tylko w złotówkach, no to w złotówkach. Ale jeżeli spłaty były dokonywane również w walucie indeksacji, no to wtedy możemy zrobić szybciutko przeliczenie w taki sposób, że wszystkie e, wpłaty sumujemy, jakie klient dokonał w danym miesiącu, wyliczamy należną ratę kapitałową i obliczamy. Nadpłatę, przy czym wszystkie franki przeliczamy po kursie z dnia wymagalności raty przewidzianej tęże umową. Albo możemy przyjąć inny wariant, czyli taki, że mamy brak tożsamości walutowej, który no, wyklucza możliwość dokonywania przeliczeń, i wtedy obowiązuje nas kodeksowa zasada nominalizmu. I wtedy będziemy mieli to roszczenie dotyczące odfrankowania w taki sposób sformułowany, że będzie nadpłata kredytowa tylko za w złotówkach za okres, kiedy klient płaci w złotówkach, natomiast wszystkie franki będą do zwrotu. Takie rzeczy u mnie są w standardzie, ale gdybyś chciał jednak pójść troszeczkę inaczej, to możemy zrobić to we frankach, te nadpłaty. Jeżeli masz jakiś inny koncept na sformułowanie roszczeń pieniężnych, nie ma problemu. Daj znać, przegadamy temat i policzymy. Często zdarza się, że prawnicy mówią tak: Marek, ty pracujesz z wieloma prawnikami, spytaj się tam kogoś, co myśli o koncepcie takim i takim. No i ja mówię: Słuchaj, nie ma problemu. Zagadam tutaj z jednym, drugim, trzecim, czwartym i dam Ci odpowiedzi. Oczywiście robię to anonimowo i dzięki temu niejako służę jako hub wiedzy czy też informacyjny pomiędzy yy prawnikami. Wiedzę, że również realizowałem rozliczenia dla klientów, którzy chcieli zweryfikować, jak kancelaria podeszła do wyznaczania nowego salda zadłużenia, i przy, tego, przy realizacji tego typu zleceń okazywały się, że były spore rozbieżności, więc które ja byłem w stanie wyjaśnić, ale klientowi mówiłem, proszę zadaj swojemu prawnikowi pytanie. A, B, C. Przyznam, że gdybym usłyszał takie pytania, to nie byłoby mi specjalnie do śmiechu. Natomiast jeżeli będziesz pracował ze mną, no to zapewne będzie Ci do śmiechu, ponieważ będziesz miał gotowe odpowiedzi. Jeżeli bank będzie składał zarzuty procesowe, Oczywiście zawsze możesz liczyć na mistrza ciętej riposty yy, ode mnie, tak żeby yy, oddalić te zarzuty albo wykazać ich całkowitą pozorność. No dobra, teraz już wiesz, co mogę dla ciebie zrobić. No to jak mogę to dla ciebie zrobić? No zdalnie oczywiście. Wszystko teraz w czasach internetu robimy internetowo. Wysyłasz do mnie maila, w tym w tytule maila najchętniej zapisz... Nazwisko klienta i nazwę banku, wyślij dokumentację, ja zrobię odpowiedni obrachunek. Możesz dodać do wiadomości e, swojego klienta i powiedzieć: Za zgodą klienta przesyłam materiały do zrobienia wyliczeń e, w sprawie. To możesz wysłać do mnie anonimizowaną dokumentację, a w tytule maila po prostu zapisz inicjały klienta, nazwę banku. I datę zawarcia umowy. Bo ułatwi nam to wszystkim sprawną obsługę poczty elektronicznej i identyfikację poszczególnych spraw. Oczywiście jestem VATowcem, wystawiam faktury VAT za każde jedno wyliczenie. Albo możemy się mówić w ten sposób, że zrealizuję dla Ciebie kilka różnych wyliczeń, i później przedstawię Ci fakturę zbiorczą. Także. To, jaki wariant e, współpracy wolisz, możemy spokojnie e, dogadać, Wiedz, że jestem elastyczny. Moja strona to www.Frankowiczinfo. Tam znajdziesz opisy, e, jak wyglądają wyliczenia bardziej szczegółowe. Na moim kanale YouTube, czyli YouTube ukośnik mapa Zenon, też znajdziesz. Filmiki, w których omawiam kwestie dotyczące wyliczenia roszczeń, ugód, procesów itd. Więc nie będziesz kupował kota w worku, bo mówiąc wprost zobaczysz próbkę działającą na żywo. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, pamiętaj, możesz do mnie napisać na kontaktmałpafrankowicz.info, wyślij zapytanie, wyślij zlecenie. Ja zrobię to, co do mnie należy, a na końcu powiem tak, jak mawiają górale. Ja polecam się, a Ty polecaj mi nie.